Widzewskie TBS zaprasza na program Łódź buduje. Jesteśmy na ulicy Przędzalnianej 101 przez 103, gdzie trwa budowa budynku mieszkalnego, w którym znajdzie się niemal 40 mieszkań. Połowa z tych mieszkań będzie, jak w pozostałych naszych inwestycjach, dedykowana lokatorom, którzy znajdują się na liście lokatorów do mieszkań komunalnych. A więc znów kooperacja z miastem, znów dodawanie do zasobu mieszkaniowego tej nowej substancji. To jest bardzo dobra koncepcja, żebyśmy w ten sposób współpracowali z miastem. Jesteśmy spółką miejską wyspecjalizowaną w budownictwie mieszkaniowym. Po pierwsze, miastu brakuje nowych mieszkań w tego typu budynkach. Miasto ma olbrzymi zasób do rewitalizacji. Miasto ma wielką ilość lokali, które trzeba wyremontować. Na ten czas gdzieś trzeba wskazać miejsce zamieszkania ludziom. A co jest równie istotne, to jest to, że uzupełniamy zabudowę, bo my budujemy tak naprawdę na tych działkach, które powinny być przedmiotem rewitalizacji. Jakiś opuszczone gdzieś zakamarki. My to bierzemy i budujemy dla ludzi nowoczesne mieszkania. To są mieszkania dosyć duże. W tym budynku mamy przewagę mieszkań większych, mieszkania trzypokojowe, dwupokojowe, mieszkania, które mogą być używane przez rodziny, bo jak widzimy jest dosyć dobre otoczenie. Budynek jest ulokowany przy samej ulicy, a więc będzie też łatwy do niego dostęp. Na parterze mamy garaż, będą więc miejsca parkingowe na zewnątrz, będą miejsca parkingowe wewnątrz. I co myślę jest rzeczą ważną, to to, że ten budynek praktycznie powoli zbliża się ku końcowi. Liczymy na to, że koniec pierwszego kwartału przyszłego roku będzie zakończeniem budowy. Tę inwestycję kończymy. Mamy nadzieję, że pierwszy kwartał przyszłego roku zamknie już prace budowlane i przystąpimy do procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. No ale oczywiście mamy plany. Nasze plany na najbliższy czas to ulica Ustronna Cegielniana, gdzie chcielibyśmy wybudować trzy budynki dające 90 nowych mieszkań, a więc dosyć duża inwestycja. Czekamy cały czas na pieniądze z Banku Gospodarstwa Krajowego dla naszej inwestycji, tu niedaleko na Skierniewickiej oraz na ulicy Oblęgorskiej Widok. Tam mamy dosyć zdewastowany fragment naszego miasta, taka dzika zieleń wykorzystywana bardzo często w celach takich rozrywkowych, ale nie takich rozrywkowych, jakich chcielibyśmy, aby to było. I tam będzie 70 mieszkań, będzie bardzo ładnie zamknięta pierzeja, będzie bardzo ładny widok z parku ocalałych, no i będzie można spojrzeć sobie z ławeczki Jana Karskiego.
Przystępujemy też do wstępnych prac projektowych dotyczących innych lokalizacji bałtyckich. I jednym słowem wyruszamy poza obszar Widzewa. Mamy też pewien pomysł na Stare Polesie. Jesteśmy zainteresowani wchodzeniem w te obszary zabudowy. Mamy duże apetyty na niektóre obszary bałt, bo tam uważamy, szczególnie w tej starej części, przydałaby się zabudowa uzupełniająca. Tutaj mamy dawną dzielnicę Górna. I myślę, że w każdej dzielnicy będzie budynek, który będzie sygnowany przez TBS. No i chyba niedługo przyjdzie nam zmienić nazwę na Łódzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Chcemy tą ofertą pokryć zarówno osoby, które aspirują do mieszkań komunalnych, jak i osoby z luki kredytowej. Być może program będzie też adresowany do osób, które dzisiaj stać na kredyt, a z różnych przyczyn chciałyby mieszkać w jakiejś miejskiej lokalizacji albo nie chcą kupować nieruchomości. Czyli projekt musi być projektem jak najszerszym, jeżeli chodzi o grupę adresatów. Za program dziękuję Widzewskie TBS.